zdarzyło kiedyś się opowiedzieć dziś wam chcę, chociaż wielu z was historię pachnie zna. No ale tu, w znanym porcie Liverpool, pierwszy raz ogołocono niebo zna. O Mary, 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 przepędzili ciebie, hej, poharunek na nas smański dziki brzeg. Ocznęłaś wielu żeglarzy, wielu marynarzy, już nie będziesz po portach kłócić się. Odebrałem forsę swą za mój rejs do Sejmeho, a nie mało tego było jeszcze. Nie wiedziałem jeszcze, że szybko za mnie weźmie się ta dziewczyna o imieniu Maggie May. O Maggie, 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 przepędzili ciebie, hej, do haruny na tasmański dziki brzeg. Ocznęłaś wielu żeglarzy, wielu marynarzy, już nie będziesz po portach kłócić się. Nie wiedziałem o niej nic, kiedy w oko wpadła mi, jak fregata piękna była w sukni swej. Nic się nie czuło już na nią, więc obrałem wód, z celem moim była właśnie Maggie May. O Maggie, 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 przepędzili cię, hej, do haruny na tasmański dziki brzeg. Ocznęłaś wielu żeglarzy i wielu marynarzy, już nie będziesz po portach kłócić się. Praktycznie 15-lecie, które w tym roku postanowiliśmy obchodzić, jest troszeczkę umowną datą, bo nie odnosi się to do wszystkich naszych członków. Praktycznie jest to 15 lat naszej pracy pod nazwą 4 Refy. Zaczęliśmy to tak kiedyś w Krakowie pod tą nazwą występować, ale początki są jeszcze od zespołu Ref Patent. No i tu musicie przyznać, że 20 lat temu byliśmy na drugiej kopyści w Białymstoku i nawet ta kopyść do tej pory wisi w pokoju naszego szefa.